No. Dzień dobry. Moje imię to Łukasz Dudek. Chciałbym panu wręczyć petycję obywatelską dotyczącą utworzenia w naszym mieście sieci nowoczesnych placów zabaw. Bardzo się cieszę. Jest tu ponad 600 podpisów. Proszę. Bardzo się cieszę. Wpisuje się tu w naszą... nasz plan działania, bośmy już podjęli działania wcześniej. Są działania i chciałbym tutaj tak też powiedzieć. My jako mieszkańcy chcemy mieć wpływ na to, jak będą wyglądać prace zabaw w naszej miejscowości. Nie może być tak jak zawsze, że podejmujecie decyzje bez wcześniejszej konsultacji z mieszkańcami. Także jak będziecie już, jeżeli będzie taki projekt, że będziecie chcieli zrobić te prace zabaw. Taka konsultacja była z panią dyrektor, panie Dudek. Te dwa prace zabaw, które były zrobione dwa lata temu, czyli jeden w Żywinie, jeden w centrum osiedla, były konsultowane z panią dyrektor, jakie ma być wyposażenie tych prac zabaw, czyli jakie urządzenia. Tak. Także tak to było. Natomiast co do konsultacji odnośnie ogólnych placów zabaw, to będziemy rozmawiać, ponieważ myśmy wcześniej, już tak jak mówię, podejmowali próby. Zbiegło się to z tym, że mamy nowy okres programowania, ponieważ od 2014 roku jest nowy budżet unijny. Myśmy próbowali zabiegać i zabiegamy o to, żeby dostać środki z Ministerstwa Sportu, tak jak dostaliśmy na budowę sali gimnastycznej dla dzieci w szkole podstawowej. I tak samo z tak zwanego programu lokalnej grupy działania. Myśmy dopiero teraz mogli przystąpić do tej lokalnej grupy działania. Program działania został dopiero niedawno przyjęty. Jesteśmy na etapie uzgadniania tematów, które mają być do realizacji. W tym też są objęte te prace zabaw. Tylko, że tak jak mówię, pewne rzeczy nie są takie proste, jak się wydaje. Wymaga to trochę odrobiny czasu i cierpliwości. No i to niestety, ale kosztuje trochę czasu. No oczywiście też wiadomo, że to są środki publiczne, które też musimy mieć zaplanowane w budżecie. Myśmy do tej pory nie wiedzieli, o jakich pieniądzach możemy rozmawiać. Dopiero teraz, tak jak mówię, dostaliśmy przyznany budżet na lokalną grupę działania, więc teraz też to jest inaczej. Już mniej więcej możemy o czymś, o jakimś przedziale mówić. Ale mi tutaj chodzi o to, żeby po prostu, jeżeli już będziecie mieli projekt placu zabaw, żebyście po prostu zrobili spotkanie z mieszkańcami, przedstawili jakie urządzenia, ile jest pieniędzy, jaka możliwość, żebyśmy to rodzice dzieci, które będą bawić się na tych zabawach, miały wpływ na to, jakie urządzenia będą zainstalowane, bo przykład siłowni, które zrobiliście, no proszę pana, ja w innych miejscowościach widzę naprawdę rewelacyjne urządzenia, a u nas to co jest, to jest, no, to jest tak, co pan ma do tych urządzeń? Te urządzenia są dokładnie takie same jak inne, bo jest chyba 4 czy 5. Był pan na osach pan był, ja tam ćwiczyłem na osach, ja po takim jednym ćwiczeniu na osach to byłem zmęczony. Tutaj to sobie mam tak. No ale to nic. Co jest powodem, że co panu nie odpowiada? Nie odpowiada mi to, że po prostu ktoś, kto tą inwestycję po prostu podpisywał, mógł wcześniej po prostu pojechać albo wziąć kogoś, kto ćwiczy na siłowni, żeby po prostu zobaczył. Poćwiczył trochę na tym urządzeniu, zobaczył, czy on jest warto. Panie Łukaszu, myśmy jeździli, żeby była pełna jasność, oglądaliśmy. Ćwiczy pan na siłowni? No niestety nie ćwiczę, bo nie mam na to czasu. No ja? Może kiedyś. Wymówka. Czas zawsze znajdziemy. No może. Natomiast proszę pana, te trzy, któreśmy postawiliśmy w takim kontekście, że wtedy nas było stać na trzy i jeżeli... Przed wyborami. Nie, przed wyborami. To zawsze każdy tak mówi... Kiełbasa wyborcza. Nie, kiełbasa wyborcza. To jest pańska konkluzja, ale tak nie było. Bo równie dobrze może pan powiedzieć, że przed wyborami wybudowałem szkołę, a prawda jest taka, że dopiero w 2014 mogliśmy sobie pozwolić na rozpoczęcie budowy. Oczywiście. Czyli ogólnie, jeżeli już będziecie robili jakiś wstępny projekt placu zabaw w Miasta Żywnicy, bo mieszkańcy zasługują naprawdę na plac zabaw z prawdziwego Żywnia. Ja mam pytanko teraz do pana, bo tak, pewno pan wie, że jest ten drugi. Co pan sądzi o tym? Bo to jest jeden z tych nowoczesnych placów zabaw. Co pan sądzi o tym? No, ja mam tutaj do pana gorącą prośbę,
żeby pan jako ten obywatelski dziennikarz też reagował na takie zachowania. Ja chciałbym panu powiedzieć takiego. Ten plac zabaw, o który właśnie tutaj pan teraz zdjęcia pokazał, pan wydał decyzję na budowę tego placu zabaw, wiedząc wcześniej, że szkoła będzie zamknięta. Ten plac zabaw jest aktualnie zamknięty. Tak? Jest zamknięty. A dlaczego? Jest zamknięty pod kluczem, ponieważ zrobiliście takie decyzje podjęliście. Nie, tak? Proszę pana. Podjąłem taką decyzję, ponieważ w momencie, kiedy my budowaliśmy ten plac zabaw, wiedzieliśmy już, że będzie w najbliższym czasie przeniesiona tam biblioteka. I będzie tam centrum czytelnictwa i bardzo dobrym pomysłem jest to, żeby był tam plac zabaw i były miejsca do... Ile czasu już ten plac zabaw jest zamknięty, proszę pana? I jeżeli... Od momentu, kiedy jest szkoła przeniesiona. Ile kosztował ten obiekt? A teraz pan nie powiem, ile kosztował. No widzicie, no, szkoda, że pan nie zna ceny tego obiektu, skoro mi pan pokazuje zdjęcia. Panie, jakby pan w ogóle się przygotował do całej sprawy. Widzicie pan. Na pewno kosztował dużo, proszę pana. Wie pan, dlaczego tak wygląda ten obiekt? No. Te dzieci, które nie mogą ćwiczyć, nie mogą się z tego korzystać, tak go wykorzystały. Po prostu może ktoś go zdemolował. A dlaczego go zdemolował? To dlaczego go zdemolował? No pytanie jest proste, dlaczego go zdemolował? Są ludzie i pan. Może być tak, że może być coś zamknięte. Tak jak powiedziałem, że jest kwestia taka, że będzie tam otwarte centrum czytelnictwa dla ludzi. Rodzice z dziećmi przeskakują przez płoty. Co jak dziecko spadnie? Kto będzie na to odpowiadał? Na pewno nie ja będę odpowiadał, jeżeli coś jest zamknięte, to chyba jest logiczne, tak jak pan powiedział, że coś jest zamknięte, nie? To po co go wybudowaliście, żeby stał rok zamknięty? Mówię panu, że po to, że musimy zrobić tam remont pod kątem biblioteki. W tym miesiącu rozpoczynamy prace remontowe. Do końca roku ten obiekt będzie wyremontowany pod kątem biblioteki, będziemy przynosić bibliotekę. I w tym obiekcie będzie biblioteka. Będzie biblioteka. I będzie centrum będzie obsługa administracyjna osiedla. Czyli tak naprawdę rok czasu obiekt niszczycie, nie wiem, bo jeżeli podejmujecie decyzję takie, że przenosicie szkołę z jednego punktu do drugiego punktu, to już powinniście mieć plany, że od razu ten drugi punkt zostaje zagospodarowany. I niech mi pan nie mówi, że nie ma pieniędzy. Proszę pana, a niech mnie pan teraz posłucha, że nie ma pieniędzy. No myśmy dostali dofinansowanie do tego remontu około 290 tysięcy. Konkretnie to może pani powiedzieć, pani dyrektor biblioteki, jaka to jest kwota. I te środki dopiero były niedawno przyznane. Więc też żeśmy czekali, bo nie możemy rozpoczynać remontu, jak my mógłbym zrobić to wcześniej. Ale jeżeli są pieniądze do zagospodarowania z zewnątrz, to chyba logiczne jest, że będę korzystał z tych środków zewnętrznych, nie? Tak, a chciałbym powiedzieć, około 20-30 metrów obok tej szkoły jest plac zabaw. Wiadomo, jak wygląda. Docelowo ten plac zabaw będzie zdemontowany, bo jeżeli... Tam już nie będzie plac zabaw. Nie, bo chcemy wszystko zrobić, samą tą przestrzeń, która tu jest wokół biblioteki, chcemy zagospodarować. Tak jest. A co będzie na miejscu starego placu zabaw? Ławki. Cokolwiek chcecie, jeżeli pan ma jakiś pomysł na zagospodarowanie, to ja czekam. To tutaj mam pytanie, no to kiedy spotkanie z mieszkańcami osiedla? Mieszkańcami miasteczka? Może najpierw skończmy remont tego budynku, a później... Ale skończycie remont, to sobie już podejmiecie decyzję, że... Nie podejmiemy decyzji. Już pan ma podjętą decyzję, wy już wiecie, że likwidujecie tamten plac. Nie, bo takie było założenie docelowo, to było parę lat wcześniej, jak mieliśmy koncepcję tego, że po prostu będziemy inaczej to organizować, więc jeżeli tu rozbudujemy ten plac zabaw, będzie to tu funkcjonować. I będzie pod kluczem, bo... Nie, nie chcę, żeby był pod kluczem. A jest pod kluczem teraz? Teraz jest pod kluczem, bo nie ma tam monitoringu. Jak będzie monitoring, nie ma... Ale ten monitoring w miasteczku nie działa, proszę pana. Przystanek teraz został nowy zrobiony. Znaczy ja nie jestem pewien. Słyszałem, że tam kamera jest naprzeciwko przystanku i nie działa. A jeżeli działa, to w tym momencie jest przystanek tak ustawiony, że ta kamera nie obejmuje przystanku autobusowego. Panie Łukasiu, w tym budynku również ma być centrum monitoringu. I będzie osoba, która będzie monitorowała, przeglądała kamery z tego budynku. No nie wiem, no opony były przebijane w miasteczku i... Nie da się wszędzie postawić kamery. Ale to były pod kamerami, proszę pana. Tutaj też kiedyś kamery
zostały założone na rynku, tak? No i co, ukradli samochód, nie było sprawcy, a ukradli kwiatki, znaleźliście sprawcę, pamiętam, parę lat wstecz. Ja to mogę panu powiedzieć, jak zaczął, jak zamontowałem ten monitoring, kiedy to było, dwa lata temu, to po pierwszym dniu już było włamanie tutaj i był sprawca złapany. Do sklepu, który tutaj są jakieś no więc zawsze są jakieś plusy i zawsze jakieś minusy, no takie życie. Co nie zmienia faktu, że kurczę, no ten plan zabaw niszczy już pana. Dlaczego pani teraz pokazuje zdjęcie, dlaczego tak wygląda? No dlaczego tak wygląda? Ale jeżeli by ktoś to jeżeli wy byście pracowali na pełnych obrotach, to już to powiem. Ale my pracujemy na pełnych obrotach. Nie, ale proszę mnie o... Ja mam przykład, ja przeglądam internet, jak wyglądają miejscowości, inne miejscowości wielkości miasteczka śląskiego. Tak. Proszę sobie wejść na przykład Michałkowic i tam już mają wszystko. Jest dobry burmistrz, tam jest przede wszystkim, mają pływalnie, mają kilka orlików, mają... A jakie Michałkowice mają budżet? Proszę pana... Jaki mają budżet? Pytanie, skoro pan mnie pyta, to się pan przygotował. Jaki mają budżet? Przede wszystkim na pewno mają podobny do naszego, albo... Ale to wie pan, czy pan nie, nie przygotował? Nie, przygotuję się, okej? Okay? Przygotuję się, jeszcze raz będę się chciał z panem mówić na wywiad, to wtedy będę przygotowany, bo teraz tu na przyszłość oddać petycję głównie. Ale mam teraz takie pytanie, może tyle podświetlić. Jestem ciekaw, czy pan coś na ten temat będzie miał do powiedzenia. Jaka jest pana wiedza na temat rewitalizacji linii kolejowej numer 182? Jaka jest moja wiedza? Tak. Taka, że na chwilę obecną PKP PLK odrzuciła, czy zerwała kontrakt z firmą, która robiła koncepcję zagospodarowania tej linii, ponieważ myśmy robili uzgodnienia. Jak jest na chwilę obecną, czy będzie wyłoniony następny wykonawca tej koncepcji, trudno mi powiedzieć, bo no, zmieniły się rządy i zmieniła się koncepcja. Z tego, co mi wiadomo, to ta koncepcja miała być chyba do końca tego roku zrealizowana. I obejmuje miasteczko Śląskie? Obejmuje miasteczko Żyglin na całej linii do Zawiercia. Aha, czyli ogólnie są... Mogę zobaczyć, mieć wgląd do dokumentów, bo wie pan, że taka linia to ogromna szansa dla miasteczka, tak? Mhm.